10 lutego na Kościelskiej Sokolni po raz kolejny odbyły się powiatowe obchody Światowego Dnia Chorego. Była to nie tylko okazja do podziękowań za pomoc ofiarowaną chorym i potrzebującym, ale jak się też okazało, doskonała okazja do wspólnej zabawy i chwilowego zapomnienia o problemach. Po raz pierwszy obchody tego dnia zorganizowano w charakterze biesiady. Po raz pierwszy zrobiliśmy to w formie biesiady przy stołach, gdzie spotykają się seniorzy, osoby niepełnosprawne, osoby chore, z opiekunami, z osobami z najbliższej rodziny, którzy opiekują się osobami. I muszę powiedzieć, że dzisiejszy dzień przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania, ponieważ nie tylko na to zaproszenie odpowiedziało ponad 200 osób, ale dzisiaj na sali Sokolnia jest ponad 400 osób, które wspólnie przy stołach biesiadują, rozmawiają, jednocześnie wysłuchując pięknych piosenek i za chwilę dla wszystkich uczestników zagra orkiestra, gdzie również będzie można potańczyć. Dlaczego taka konwencja? Ponieważ już w zeszłym roku wsłuchaliśmy się w uwagi i potrzeby osób, które i formy, jaką chciałyby w ten dzień obchodzić. Dlatego ta biesiada jest pomysłem z zewnątrz, od osób, które są w domach pomocy społecznej, w domach środowiskowych, gdzie chciałyby się wspólnie spotkać. I to się dzisiaj udało, więc myślę, że będziemy na pewno kontynuować taką formę spotkań, a jednocześnie ją ewentualnie troszeczkę polepszać. Uczestnikom tego wydarzenia zaprezentowano kilka występów artystycznych. Wśród nich po raz kolejny Jezioro Łabędzie zatańczyli seniorzy z koła emerytów w Wielkim Klinczu, którzy tym pokazem udowodnili, że pomimo poczciwego wieku wciąż mają w sobie jeszcze niewyczerpane zapasy sił. Jesteśmy z koła emerytów w Wielkim Klinczu. Wszyscy, którzy tańczyli, są 70+. Najstarszy z nas miał 78 lat. Traktujemy to jako rehabilitację przez taniec. Jesteśmy po prostu aktywni. Również w domu, jak i na zabawach, to jest też ważne, wspólnie się bawimy, różne figury robimy i tak dalej, ale poza tym każdy z nas się stara być aktywnym, czy chodzić na basen, czy chodzić na salę, razem wspólnie prowadzić treningi, bo to co prawda pierwszy nasz taniec, ale będziemy jeszcze, mam już w zanadrzu następny projekt. Warto też dodać, że Dzień Chorego na całym świecie obchodzony jest 11 lutego. To święto zostało ustanowione przez papieża Jana Pawła II 13 maja 1992 roku.